SK Info. Wojciech Koronkiewicz, syn Janusza, ostatni na liście SLD. Ja w przeciwieństwie do moich kolegów i koleżanek nie startuję w konkursie 1 z 10, ani w wielkiej grze. Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Natomiast powiem panu tak. Życie mnie nauczyło jednego. Jako radny siedziałem co tydzień w środę w pokoju i czekałem na mieszkańców. Radni mają dyżury. I przychodzili do mnie ludzie z rozmaitymi sprawami. A to chodnik pęknięty, a to drzewa wycinają, a to tam, coś tam jeszcze. I ja realizowałem ich prośby. Ja pisałem interpelację do prezydenta. I tak sobie wyobrażam działalność posła. Że to nie poseł wymyśla sobie, a najważniejszą sprawą to będzie to. A drugą pod względem ważności to będzie tamto. Nie. W każdej miejscowości jest inny problem. W Bielsku mi mówią, potrzeba więcej autobusów, które dojeżdżają z mniejszych miejscowości, bo ludzie nie mogą się dostać do lekarza. W Siemiatyczach coś innego. W Suwałkach, w Sejnach jeszcze coś innego. Także nie ma co kombinować, nie ma co wymyślać. Trzeba po prostu być wśród ludzi i słuchać ludzi. I to jest dla mnie nie top piątka, ale ten taki punkt najważniejszy, żeby być wśród ludzi cały czas. Ja tutaj wrócę do was, jak się oczywiście dostanę, i wtedy porozmawiamy, co wam trzeba pomóc. No bo poseł składa interpelacje, tak? Również zapytania poselskie, może pojechać, może walczyć o coś, ale niech nie kombinuje, już nie, naprawdę, gdyby te obietnice wyborcze były spełniane, to my byśmy dawno już żyli w raju. To tak, na tym to rzecz polega. Przed wyborami obiecam wam wszystko, znaczy, obiecam. Wszyscy obiecują po prostu złote góry, a potem się okazuje, że no wiecie, rozumiecie, no nie mogę, bo tutaj, nie, jestem jak najdalszy od tego. Ja nie idę tam walczyć, ja idę tam ciężko pracować i też nie będę walczył, tylko będę się starał dogadywać zarówno z tymi z PiS-u, jak i z tymi z Platformy, jak i z PSL-u, jak i od Kukiza. Też to widziałem na Radzie Miasta, że bardzo fajne projekty przepadają, ponieważ zgłosiła je nie ta partia, nie to ugrupowanie, co trzeba. A nie wiem, tam 2 miesiące później, czy 3 miesiące później, te ugrupowanie, które miało większość w Radzie Miasta, to ten sam pomysł składała. No to jest bzdura. Albo pracujemy dla ludzi, albo pracujemy dla ugrupowania. Dyscyplina partyjna to jest największa zmora polskiej polityki. Że ludzie głosują jak marionetki. Niech pan zwróci czasem uwagę, czy to w Radzie Miasta, czy w Sejmie, że bardzo rzadko ludzie się wyłamują. Poszczególne kluby, jak nie wiem, jak wojsko, jak jakieś drużyny harcerskie, wszyscy jak jeden mąż głosują. Podczas gdy no, trzeba się kierować własnym rozumem, też własnym sumieniem, że coś jest potrzebne. Coś, ja nie mogę panu powiedzieć. Ja nigdy nie byłem posłem, ja nigdy nie byłem na wiejskiej, ja nie wiem, jak to wygląda. Natomiast też mogę panu obiecać jedno i wyborcom, że nie będę się kierował dyscypliną partyjną, że chciałbym móc głosować tak, jak mi po prostu zezwala sumienie. A, bo jest jeszcze jedna odpowiedź. Dlaczego oni to robią? Dlaczego oni głosują tak właśnie, jak im każe tam, nie wiem, partia, czy wódz, czy ktokolwiek? Ponieważ ci, którzy są posłuszni, dostają potem pierwsze miejsce na liście. Bierny, mierny, ale wierny, więc trzeba być posłuszny, trzeba potakiwać, trzeba głosować tak, jak tego chce, nie wiem, rzecznik dyscypliny partyjnej. Jaki tytuł w ogóle, rzecznik dyscypliny partyjnej, czy no nie wiem, chodzi facet, czy kobieta i pilnuje, czy wszyscy głosują tak, jak chcą. To gorsze niż w szkole jest, to gorsze niż jak w wojsku. Nie wiem, jak będę głosował. Będę głosował w zgodzie z własnym sumieniem. SK Info.